Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie i zwrócić Waszą uwagę na nie, ponieważ mają w sobie pewien potencjał do rozwoju. Zaczniemy od Libanu. W drodze do Libanu jest tankowiec z Iranu z ropą. Tankowiec, o którym mówił sekretarz generalny Hezbollahu 19 sierpnia w swoim przemówieniu, czyli prawdopodobnie niedługo powinien dotrzeć do Libanu. Szacuje się, że rejs tankowca z Iranu przez Morze Czerwone, potem kanał Suezki i Morze Śródziemne trwa 12-14 dni. Tankowiec płynie z ropą przekazaną przez Iran Libanowi, który jest w bardzo złej sytuacji gospodarczej. Nasrallah powiedział, że atak na tankowiec będzie traktowany tak samo jak atak na terytorium Libanu, a wiemy, że dla Izraela i USA wpływy Iranu w tym regionie są problematyczne i nie na rękę. Stąd też zapewne uzasadnione obawy Nasrallaha o to, że w trakcie rejsu z tankowcem może coś się stać. A na Morzu Czerwonym marynarka wojenna USA wraz z marynarką Izraela przeprowadziła wczoraj niezapowiedziane, jak to opisał jeden z izraelskich dziennikarzy, nietypowe ćwiczenia, którym towarzyszył amerykański samolot P-8 Poseidon. Jest to morski samolot patrolowy przeznaczony do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych. Kontynuując wątek Izraela, minister obrony Izraela Benny Gantz po raz kolejny ostrzegł Hamas, że jeżeli nie zaprzestaną protestów przy murze oddzielającym Strefę Gazy od Izraela, Izrael jest gotowy na dużą operację w Gazie. Z tego co wiem, na czwartek Palestyńczycy zapowiedzieli kolejne protesty pod murem. Dzisiaj także powołano nowego szefa Shin Betu. Shin Bet to służba specjalna odpowiedzialna za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne w Izraelu. Shin Bet jest jedną z trzech głównych organizacji izraelskich służb specjalnych obok Amanu i Mossadu. Ze względów bezpieczeństwa nowego szefa Shin Betu do czasu objęcia oficjalnie urzędu można zidentyfikować tylko po pierwszej hebrajskiej literze jego imienia, Resz. Jak powiedział Bennett w oświadczeniu ogłaszającym nominację Resza, Resz to odważny wojownik i doskonały dowódca. Nie mam wątpliwości, że poprowadzi służbę na nowe wyżyny doskonałości dla bezpieczeństwa Izraela. W regionie należy uwagę zwrócić także na Jemen. W Jemenie dochodzi do ponownej wymiany ognia pomiędzy Arabią Saudyjską i jemeńskimi Houthi. Lotnictwo saudyjskie zintensyfikowało naloty na pozycje Houthi. Warto przyglądać się rozwojowi sytuacji w Jemenie. Teraz o kolejnej odsłonie napięć w okolicach cieśniny tajwańskiej. Tajwan przeprowadzi ćwiczenia nalotów powietrznych wraz z megagrami wojennymi jako test ogólnej czujności przeciwko atakowi Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Coroczne ćwiczenia przed atakami lotniczymi, nazwane ćwiczeniami Wan'an, zostaną przeprowadzone 15 września na Tajwanie, w tym na jego frontowych wyspach Kinmen i Matsu, które leżą u progu południowo-wschodniej chińskiej prowincji Fujian. Zbiegnie się to w czasie z masowymi ćwiczeniami wojskowymi Han Kwang, które mają sprawdzić gotowość bojową sił Tajwanu, zwłaszcza przeciwko Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Ćwiczenia Wan'an będą testować reakcje kryzysowe na całej wyspie na ataki z powietrza, w tym ataki rakietowe i ataki samolotów bojowych. Ćwiczenie będzie zawierało informacje wywiadowcze na temat nalotu, testy różnych systemów alarmowych, w tym systemu ostrzegania o zagrożeniach dla przestrzeni powietrznej i innych urządzeń ostrzegawczych, które mogą pomóc wydłużyć czas wczesnego ostrzegania. System ostrzegania o zagrożeniach w przestrzeni powietrznej, wprowadzony przez ministerstwo w 2019 roku, ma na celu ostrzeganie z wyprzedzeniem o zbliżającym się ataku rakietowym. Podczas ćwiczenia system wyśle testowe wiadomości do wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych na wyspie. Japońskie media w poniedziałek doniosły, że chiński okręt wojenny operuje 24 godziny na dobę na wodach między wyspą Jonaguni a północno-wschodnim Tajwanem.
W poniedziałek Sankei Shimbun powołał się na japońskich urzędników rządowych i tajwańskich wojskowych, którzy powiedzieli, że chiński okręt wojenny jest utrzymywany w 24-godzinnym pogotowiu między wyspą Yonaguni w prefekturze Okinawa a tajwańskim okręgiem Yilan. Według gazety japoński rząd postrzega to rozmieszczenie jako działanie mające na celu podniesienie napięć militarnych i analizuje intencje Chin. Źródła podały gazecie, że statek znajduje się na północny zachód od wyspy Yonaguni i po raz pierwszy pojawił się tam pod koniec ubiegłego roku. Japońskie Ministerstwo Obrony umieściło na Yonaguni jednostkę obserwacyjną japońskich lądowych sił samoobrony, która ma monitorować ruchy na wodach między wyspą a Tajwanem. Raport cytuje japońskich urzędników, którzy stwierdzili, że Chiny uważają drogę wodną za strategiczny przewód i usiłują ograniczyć tam ruchy tajwańskich statków marynarki wojennej. Teraz artykuł Reutersa. Chińskie siły zbrojne mogą sparaliżować obronę Tajwanu i są w stanie w pełni monitorować ich pozycje, podało Ministerstwo Obrony Wyspy, przedstawiając surową ocenę rosnącego zagrożenia stwarzanego przez gigantycznego sąsiada. Pekin intensyfikuje działania wojskowe wokół wyspy, którą postrzega jako terytorium chińskie. Nigdy nie wyrzekł się użycia siły w celu przejęcia kontroli nad demokratycznym Tajwanem. W swoim dorocznym raporcie dla parlamentu na temat chińskiej armii, którego kopia została przejrzana przez Reuters, Ministerstwo Obrony Tajwanu przedstawiło znacznie poważniejszy pogląd niż w zeszłym roku, kiedy raport stwierdził, że Chiny nadal nie są w stanie przeprowadzić pełnego ataku na Tajwan. W tegorocznym raporcie stwierdzono, że Chiny mogą przeprowadzić tzw. miękkie i twarde ataki elektroniczne, w tym blokować komunikację w zachodniej części pierwszego łańcucha wysp, ciąg wysp biegnących od archipelagu japońskiego przez Tajwan i aż do Filipin. Ponadto Chiny mogą połączyć się ze swoją armią internetową, aby przeprowadzić przewodowe i bezprzewodowe ataki na globalną sieć, co początkowo sparaliżuje naszą obronę powietrzną, dowodzenie na morzu i zdolności systemu kontrataku, stanowiąc dla nas ogromne zagrożenie. Ministerstwo dodało, że Chiny poprawiły również swoje zdolności rozpoznawcze, korzystając z Beidou, chińskiej odpowiedzi na należący do USA system nawigacji GPS. Oznacza to, że Pekin może monitorować ruchy wokół Tajwanu dzięki regularnemu używaniu przez Chiny własnych samolotów szpiegowskich, dronów i statków wywiadowczych. Ministerstwo Obrony Chin nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Chociaż w raporcie Tajwanu stwierdzono, podobnie jak w zeszłym roku, że Chinom wciąż brakuje zdolności transportowych i wsparcia logistycznego dla inwazji na dużą skalę, chińska armia pracuje nad zwiększeniem tych zdolności. Dzięki precyzyjnym atakom rakietowym, które mogą uderzyć w dowolne miejsce na wyspie, Chiny są również w stanie sparaliżować wojskowe centra dowodzenia Tajwanu i zdolności bojowe sił morskich i sił powietrznych. A chińscy szpiedzy na Tajwanie mogliby rozpocząć wewnętrzne ataki, aby zniszczyć infrastrukturę polityczną i gospodarczą. Teraz fragment artykułu Washington Times. Chiny testują nowe pociski w symulowanym uderzeniu na Tajwan. Niedawny chiński test zgłoszonych nowych pocisków wydaje się być symulowanym atakiem na tajwańskie lotnisko i możliwym testowym uruchomieniem nowej broni hipersonicznej, zgodnie z analizą Centrum Badawczego Sił Powietrznych USA. Pociski zostały wystrzelone 13 sierpnia z poligonu Jilantai w zachodnich Chinach i przeleciały 870 mil na zachód, zanim trafiły w dwa cele na lotnisku. Na zakończenie tego tematu fragmenty artykułu Politico. W spirali kryzysu amerykańsko-chińska wojskowa gorąca linia została niebezpiecznie przerwana. Pentagon właśnie odbył swoje pierwsze wirtualne spotkanie z chińską armią, ale byli urzędnicy ostrzegają, że luka komunikacyjna może prowadzić do konfliktu zbrojnego. Po miesiącach opóźnień Pentagon i Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza nawiązały w zeszłym tygodniu swój pierwszy bezpośredni kontakt od czasu objęcia urzędu przez Bidena. To spotkanie, rozmowa wideo prowadzona przez linię telefoniczną, koncentrowała się na utrzymaniu otwartych kanałów komunikacji między dwoma siłami zbrojnymi.
To pewien krok, ale wysocy rangą byli wojskowi amerykańscy ostrzegają, że konieczne są lepsze i bardziej regularne środki komunikacji, aby zapobiec możliwej przyszłej konfrontacji między siłami wojskowymi USA i Chin w regionie Indo-Pacyfiku. Obawa ta podkreślana jest przez kilku byłych wyższych rangą amerykańskich wojskowych, którzy ostrzegają, że amerykańsko-chińskie wojskowe systemy komunikacji kryzysowej pozostają wysoce zawodne. Ich nieadekwatność stanowi wyraźne i aktualne niebezpieczeństwo potencjalnego nieporozumienia, które może napędzać niebezpieczną konfrontację wojskową USA-Chiny w czasie rosnących napięć dwustronnych w Cieśninie Tajwańskiej i Morzu Południowochińskim. Jestem bardzo zaniepokojony tym, jak trudno jest zapobiec eskalacji z jednej lub obu stron, powiedział Carl Eikenberry, emerytowany generał, porucznik Armii Amerykańskiej. Orville Skell, dyrektor w Centrum Stosunków USA-Chiny, dostrzega złowieszcze historyczne podobieństwa w obecnym niepowodzeniu rządów USA i Chin w tworzeniu skutecznych mostów komunikacyjnych. Małe rzeczy zaczynające się na małą skalę, a następnie przeradzające się w incydent. Tak zaczęła się pierwsza wojna światowa. Nikt tego nie chciał, po prostu nie było mechanizmu radzenia sobie z nieoczekiwanymi incydentami, powiedział Skell. Dzisiaj także pojawiła się nieoficjalna informacja, że Chiny jutro rozpoczynają duże ćwiczenia w tych okolicach. Jednak jak do tej pory nie udało mi się zweryfikować tej informacji, ale wziąwszy to wszystko w całość, warto przyglądać się sytuacji w Cieśninie Tajwańskiej i regionie Indo-Pacyfiku. A teraz już o zbliżających się rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach Zapad 2021. Ćwiczenia Zapad 2021 odbędą się pomiędzy 10 a 16 września na terytorium całej Białorusi, a także w 9 wybranych poligonach w Rosji. Wezmą w nich udział jednostki lądowe, powietrzne i morskie Zachodniego Okręgu Wojskowego oraz jednostki centralnego podporządkowania, jak choćby wojsk powietrzno-desantowych. Całościowo udział w tegorocznych manewrach bierze około 200 tysięcy żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców. Zaangażowanych zostanie 760 jednostek sprzętu, w tym 290 czołgów i 15 okrętów. Natomiast w aktywnej części ćwiczeń ma wziąć udział 12 800 wojskowych, w tym 2,5 tysiąca Rosjan. Będzie w nich uczestniczyć także 50 żołnierzy z Kazachstanu. W Rosji manewry będą przeprowadzane na 9 poligonach. Nas najbardziej interesować powinny te w obwodzie kaliningradzkim i na Białorusi. Tutaj na mapie zaznaczyłem przybliżone położenie tychże poligonów, żeby zobrazować ich położenie względem granic z Polski. I w obwodzie kaliningradzkim są to poligony Chmielewka, Prawdziński i Dobrowolski przy granicy z Litwą. Natomiast na Białorusi na 4 poligonach, na poligonie Obóz Lesniowski nieopodal miasta Baranowicze, na poligonie Domanowo, na poligonie nieopodal miejscowości Różana i najbliżej naszej granicy na poligonie w pobliżu Brześcia. A tematem manewrów jest międzynarodowa eskalacja militarno-polityczna przeciwko hipotetycznemu państwu. Rosja i Białoruś wielokrotnie powtarzały, że ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są wymierzone w żaden kraj, informuje agencja TASS. Ćwiczenia Zapad mają charakter obronny i nie są zagrożeniem dla państw sąsiednich, zapewniają przedstawiciele Białorusi i Rosji, a celem manewrów jest poprawa koordynacji organów dowództwa sił zbrojnych Rosji, Białorusi, sojuszników i państw zaprzyjaźnionych. Natomiast dzień przed rozpoczęciem ćwiczeń Zapad 2021, 9 września w Moskwie, Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka zamierzają zatwierdzić plany integracji obu państw. I o ile do wczoraj zarówno sytuacja z imigrantami na granicy Białorusi, jak i ćwiczenia Zapad 2021 nie budziły we mnie szczególnych obaw, to już słowa ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z wczoraj trochę mnie zaniepokoiły i
Jeśli chodzi o samą decyzję o wysłaniu wojska i zabezpieczeniu granicy przed nielegalnymi przybyszami, należy ocenić pozytywnie, bo po to jest państwo, żeby chronić przede wszystkim swoich obywateli. O tyle słowa o stanie wojennym wypowiedziane przez pana ministra, i to dwukrotnie, potem oczywiście się poprawił, ale no, miało to swój wyraz, oraz słowa: ten miesiąc musi być bezpieczny. Naprawdę zrozumcie, że sytuacja może być niesłychanie napięta, a potem: to nie jest straszenie, uprzedzamy, wiele niebezpiecznych osób z bronią będzie po drugiej stronie granicy w najbliższych dniach. Co to za niebezpieczne osoby z bronią po drugiej stronie granicy? Najprawdopodobniej chodzi o wojska białoruskie i rosyjskie, ale dziwnie to zostało ubrane w słowa. W opisie załączyłem link do wypowiedzi ministra, jeśli ktoś chciałby wysłuchać całości. Jeśli chodzi o obawy ministra Kamińskiego, to uważam, że mogą one być przynajmniej w pewnym stopniu spowodowane słowami białoruskiego opozycjonisty, który powiedział m.in.: według naszych informacji reżim planuje przede wszystkim przerzut większej ilości migrantów, których sam ściągnął na Białoruś, tylko po to, by użyć ich przeciwko Polsce i Litwie. Władze w Mińsku chcą, by na granicy doszło do zamieszek, a optymalnie, żeby udało się sprowokować polską Straż Graniczną do otwarcia ognia. Celem Łukaszenki jest doprowadzenie do konfliktu granicznego z Polską. Według Kotowa zbieżność czasowa sytuacji na granicach Białorusi z Polską i Litwą z rozpoczynającymi się niebawem ćwiczeniami Zapad 2021 to celowe działanie Mińska, prawdopodobnie obliczone na wciągnięcie w tę sytuację Rosji. Teoria pana Kotowa jest odważna i niepokojąca. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Miejmy nadzieję, że nic złego się nie stanie. Zatem reasumując, na co należy zwrócić szczególną uwagę w najbliższym czasie? Na tankowiec płynący z Iranu do Libanu z ropą, na zamieszki Palestyńczyków przy murze z Izraelem i ewentualną reakcję IDF-u, w dalszym ciągu na napiętą sytuację pomiędzy Izraelem i Iranem, na Jemen i wymianę ognia pomiędzy ruchem Hutich a Arabią Saudyjską i siłami Jemenu Południowego, na cieśninę tajwańską i Indo-Pacyfik, na ćwiczenia Tajwanu, na działania Chin i ogólny rozwój sytuacji, bo coraz aktywniej zaczynają się włączać Japończycy, ale także Korea Południowa i od pewnego czasu Wielka Brytania, no i oczywiście USA. Nie można wykluczyć, że armia ukraińska ośmielona wizytą ukraińskiej delegacji na czele z prezydentem tego kraju oraz ministrem obrony nieco uaktywni się w Donbasie. Wczoraj Zełenski oraz Taran spotkali się w Pentagonie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem, a dzisiaj Zełenski spotka się z Joe Bidenem, prezydentem USA. Niezmiennie należy przyglądać się Afganistanowi i rozwojowi wypadków w tym kraju i w pobliżu. Niewątpliwie tym, co najbardziej nas powinno interesować, czyli ćwiczeniami Zapad 2021. Oczywiście trzeba być czujnym też na inne możliwe wydarzenia na świecie, gdyż jak widzimy, sytuacja jest bardzo dynamiczna. No i trochę później, bo 26 stycznia mamy wybory parlamentarne w Niemczech. Po wyborach w tym kraju wiele rzeczy może przyspieszyć. Więc bądźmy czujni i obserwujmy, co będzie się dziać w najbliższym czasie na świecie. Z mojej strony to wszystko na tę chwilę. Jak zawsze dziękuję za obecność, także za miłe słowa w komentarzach, łapki w górę i subskrypcje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.